Witam na kanale Stolarskie Triki z Ameryki. Jako że jest zima, a w zimę stolarnie przeważnie jadą wszyscy na wakacje, na Florydę, na Karaiby czy na Dominikanę. Ja też jeździłem przeważnie co roku, ale w tym roku, że jest jak jest, są po prostu komplikacje finansowe i nie tylko. Także nigdzie nie będę jechał, muszę zrobić parę rzeczy, które mam zaległe, niekoniecznie ze stolarką, ale też zanim opuszczę stolarnię, muszę nasmarować blaty i maszyny. I zawsze zbierałem się, żeby Wam odpowiedzieć na pytania, jak ja konserwuję maszyny i co ja nakładam na te wózki, że one lekko chodzą na blaty, że to jest poślizg, więc skorzystając z okazji, że dziś muszę to zrobić, to Wam to powiem. Nie jest tajemnicą, że to nie jest sponsorowany program. Do czyszczenia nakładam WD-40, czyli WD-40. Tu i tu, z dwóch stron na wózek się to nakłada na tą szynę, czy tam jak to nazwać. Czyści się szmato, nakłada się jeszcze raz, dwa razy, potem ostatni raz się zostawia bez wycierania. To zostało wynalezione dla armii na początku chyba lata, to były wojny w Korei, w Wietnamie, gdzie wilgotność tam w Saigonie, w tej dżungli powodowała, że ta broń im się niemiłosiernie zacinała i takim doraźnym środkiem, która pomagała im, było te WD-40, bo ono wypiera wodę z nałożonej powierzchni. Nałożymy powierzchnię na coś i nawet jak ta woda jest, to nam ją wyprze albo nie, powoduje, że ta woda nam nie wejdzie. Można buty popsikać dobrze i przez łąkę jakoś tak z rosą można spokojnie przejść i one nam nie przemiękną. Wiem, bo sprawdziłem. Także to zostało do tego wynalezione, plus to, że on konserwuje i czyści. Najważniejsza zaleta tego jaka jest taka, że trociny nam tu nie przylegają, nie lepią się tak jak do oleju, czy do smaru, czy nawet do ropy. W Polsce wiadomo, że nie było takich rzeczy, smarowało się ropą, tu na początku w Stanach też, ponieważ mam silniki w samochodach na diesla, na ropę, więc smarowaliśmy ropą. Problem jest taki, że raz, że trochę bardziej przylepia się ta trocina, dwa, że ten niemiłosiernie śmierdzi i ludzie narzekali, zresztą moja żona też, że potem ciuchy dotknąłeś gdzieś, poszedłeś do domu i ona mówi, co tak wali, co tak wali. Rzeczywiście ropa śmierdzi strasznie, zwłaszcza w domu i od bardzo, bardzo dawna zrezygnowałem z używania ropy, a stosuję właśnie WD-40. To oczywiście tylko do wózka bocznego. Na blat, czy to grubościówki, strugarki, frezarki, czy piły, stosujemy wax, czyli taki, to jest do wykańczania drewna wosk. I jaki jest problem z woskiem? Z woskiem jest problem taki, że trzeba go nałożyć, on musi wyschnąć i potem to trzeba wyglancować, tak jak buty. Wtedy to nam zabezpiecza powierzchnię i daje przez długi czas poślizg. Natomiast jeżeli tniemy i ten wosk już się wytarł, materiał wytarł ten wosk na blacie i zaczyna nam iść ciężko, to stosujemy naftę. Nafta powoduje to, że poślizg znowu jest niemiłosiernie dobry, że jest po prostu jak na patelni teflonowej, nie używać teflonu, bo będziecie mieli fish eyes, czyli rybie oczka, co to jest masakra. Także w solarni nie używać teflonu, kto musi to potem wykańczać. Chyba że idzie na to wosk albo olej, to nieważne, ale jak wszelkie inne wykończenia, lakiery, farby, będą rybie oczka. Także abstrahując od tego tematu, nie używać teflonu, użyć nafty i kupujemy w galonowych, dlatego że jest to po prostu tańsza niż w takich małych i ciągle się to używa i naprawdę, naprawdę dobrze to działa. Jak to wygląda, ja potem zrobię zdjęcia, pokażę Wam w tej chwili, wózek tam podjedzie blisko, to pewnie zobaczycie. WD-40 jest na całym świecie, nie wiem tylko czy jest takiej jakości jak na Stany go produkują, dlatego że wiem, że różne produkty na Europę Środkowo-Wschodnią są dużo gorszej jakości niż na rynek amerykański, ale
to już nie jest moja wina. Nieraz pisze na tym normalnie nafta, a nieraz pisze na tym napta, jak to, ale to nie ma żadnego znaczenia w zależności, kto to robi u Was. Też jest pewnie nafta do kupienia, także możecie spróbować. Jak wózek powinien lekko chodzić? Ktoś mnie zapytał. Ta maszyna nie jest może tej klasy, co szwajcarski zegarek, i ten wózek nie chodzi najlżej. Znam maszyny, na których pracowałem, który ten wózek chodził dużo lepiej, dużo lżej, ale to nie zmienia faktu, że przy pracy to nie przeszkadza. Ani nie przeszkadza w tym, aby w jakości cięcia, w jakości obróbki, czy w komforcie. To jest na tyle nieduża różnica, że po prostu no, jak długo się pracuje na różnych maszynach, to można to wyczuć. Tak jak można, słuchając kogoś po akcencie, powiedzieć o nim ze wschodu, z zachodu, czy z centrum Stanów. Tak samo i po maszynie, ale mówię, jak on jest wyczyszczony dobrze, tu jest taka trzecia ręka, jak macie coś zajęte, to on powinien chodzić na tyle lekko, że jak pchniecie. Za mocno walnąłem aż. Nie powinienem tak walić, są zderzaki, ale mówię, on powinien na tyle lekko chodzić, że powinien Wam przejść przez całą długość, nawet jak macie ręce zajęte. Zwłaszcza jeżeli piła podcinająca wciąga materiał, to jeżeli położycie tu płytę i popchniecie go, to praktycznie płytę przetnie Wam piła sama, dlatego że on chodzi lekko, plus to, że jak jest obciążenie, to chodzi lżej. Nie wiem dlaczego, ale akurat ten wózek tak ma, że jak pod obciążeniem chodzi lżej niż na pusto. Plus to, że podcinająca piła wciąga materiał, także... No, można powiedzieć, że lekko chodzi, choć mówię, spotkałem obrabiarki, które mają, że chodzi to jeszcze lżej, ale nie zmienia to faktu, że jak to mówią Amerykanie, is good enough, czyli wystarczająco dobrze to chodzi, żeby zrobić bardzo wysokiej klasy produkt na tym. Druga sprawa, wiadomo, że czas to pieniądz, więc tak, tu na magnesie mam klucz, jakbym potrzebował podnieść czy przesunąć piłę podcinającą do góry, do dołu, czy w jakiś sposób, to nie chodzę, nie szukam, tylko mam na miejscu. I tu przykręcono mam deskę z tej strony normalnie wkrętami i mam wszystko, co potrzebuję, łącznie z piłą podcinającą i wszystkie klucze, które tu potrzebuję do obsługi. Także jeżeli coś potrzeba zrobić, to nie chodzi się, nie szuka po półkach i gdzie to jest, tylko jest to tu. Wiadomo, że czas to pieniądz i Japończycy, tam kiedyś czytałem o stolarni i Japończycy mają różne takie fajne patenty, zwłaszcza jeżeli chodzi o leaning production, czyli o odchudzanie produkcji z ilości czasu, który poświęcony jest na tą produkcję. Oni wyliczyli, że jak ktoś szuka gdzieś tych kluczy, to rocznie traci tydzień czasu. Czyli tydzień czasu komuś musicie zapłacić za to, tylko że on szuka Waszych kluczy. Także dobrze, że jest to tu. Także po tym artykule, jak to przeczytałem, w którejś z amerykańskich gazet woodworkerskich, a prenumeruję ja 4 albo 5, także po przeczytaniu tego od razu przyszedłem tu, przykręciłem to. Także mam to na miejscu. No co jeszcze? Mówiłem o nafcie i o WD-40 i w zasadzie to nie pozostanie nic innego, jak wziąć się za robotę. Zrobię Wam z tego zdjęcia i po prostu no, muszę przestać gadać, założyć rękawice i pojechał. A Wam życzę miłego dnia, zdrowia i niech moc będzie z Wami.